Cześć, siemanko, jestem Halvan i zapraszam was na trzeci odcinek z serii Od Bizona do Lexiona. W dzisiejszym filmie przedstawię wam, co zrobiłem poza odcinkami. Pojedziemy zakupić sobie nowy nabytek. Tutaj niedaleko na kolonii chłop ma do sprzedania talerzówkę, której potrzebowałem, której mi brakowało. Patrzyłem na Olicie i wyskoczyła mi oferta za 3,5 tysiąca. Także myślę, biorę, powiedziałem, że dzisiaj przyjadę. Tylko nie mówiłem, o którym mówiłem właśnie, że koło 12 powinien być. No tak, zebrałem sobie ziemniaczki z tego pola. Tutaj o, wyszło ich tyle. Wyszło około 14 tysięcy litrów. Później zrobiłem sobie, tak, pozbierałem sobie tą owsiankę. Tu mamy jęczmionkę, tu jest owsianka. Następnie... znaczy no, sprasowałem sobie ten. Zmieniłem już tą teksturę na taką słabą, wydaje mi się, że jest dużo lepsza. To właśnie ta jęczmiołka była. Plus jeszcze do tego, co zrobiłem poza odcinkami, no to tak, sprasowałem sobie. Czekajcie, no, cała płyta sprasowałem sobie. Zburkowałem sobie jęczmień, który leżał właśnie tutaj cały. O, gdzie są teraz ziemniaki. Myślę jeszcze nas z workowaniem tutaj tego owca, co wysypałem. Tu jest 2200 litrów, może 2,5 tysiąca litrów. To było dobrze. Dobra, to bez żadnego pier... Aha, i tak. Tutaj złożyłem jeszcze ten, no, header. Ułożyłem sobie. Tu będę chciał, tak jak mówiłem ostatnio, że tu będę chciał postawić jakąś ten wiatr na bizona, ale tak myślę właśnie. Zastanawiam się, na razie nie mam na to pieniędzy. Zobaczymy, może następnym... Może w następnym roku się postawi, nie? Znaczy w sezonie. Dobra, wsiadam do Masejka, lecimy z tym Masejkiem po tą talerzówkę. Dobra, dwójka. I lecimy sobie na wieś. Potrzebowałem tej talerzówki dlatego, żeby właśnie ten... tak jak już mówiłem na wcześniejszym odcinku, będę chciał zakupić sobie do... bizona sieczkarnię i będę chciał posiedzieć rzepaki na tym, bo tam dopomnił. Bo tu powiedzmy ja mu po owsie. Na następnym odcinku może zrobimy sobie sianokosy pierwsze, jak się uda. Na dzisiejszym jeszcze, jak przywrócę już całą żubkę, to będę chciał, no... na pomoc światło, kierunek. Nic nie jedzie, nic nie jedzie, wyjeżdżamy. Dobra, trzeba zgasić kierunek. Będę chciał sobie zrobić sianokosy może. Bo dzisiaj jeszcze, jak zdążymy, to... wykopiemy resztę ziemniaków na drugim polu, bo zacząłem, zrobiłem poprzeczniak i ten, i zacząłem jechać pod górę jednym rządkiem, ale nie... tam zostawiłem to na odcinek, żeby się też coś zobaczyli, a nie tylko takie opierdolaty saskie. No, aktualnie masy Fergusa ma prawie 31 godzin, nastukamy już. To tutaj po prawo będzie ta talerzówka, także wrzucamy kierunek, zajeżdżamy. Tu sobie z boku postawię, na razie będę zajeżdżał chłopu, żeby mnie ten nie wkurwi na mnie, nie? Światła, wysiadamy i to ta talerzówka wygląda, o. Używka, widać, że używana, bo już porzywiała. Talerze to sobie wymienię na nowo, nie ma problemu. Ale właśnie tak jej mi brakowało tej talerzówki. Dlatego mówię, kupię pierwszą talerzówkę, później dopiero będę chciał kupować resztę, jak mi starczy pieniędzy. Zobaczę, ile zarobię za owiec i za jęczmień. Poczekajcie, ustawię się i pójdę do chłopu. Cofnę sobie po tą talerzówkę, tylko pójdę z chłopem, się dogadam o ten. No, znaczy dogadam, dam chłopu pieniądze, co nie? Pójdę do chłopu. Pukam do niego i dam po pół pieniądze. Dobra, gaszę. Dobra, to ja idę, widzimy się po krótkiej przerwie. Dobra, tak jak widzicie, zostało 5938 na koncie. 6,5 tysiąca zostawiłem jemu. Podczepiamy i jedziemy. Dobra, wszystko podczepione, wszystko podczepione. Wsiadamy, palimy Masejka. Podnosimy i powoli będziemy ruszać.
światła, kierunki, żebyśmy nie zapominali. Bo jedziemy jak Zajmer po tej wsi. Prawa czysta, lewa czysta, prawa czysta, czysta. Dobra, mam już nowy nabytek. Pierwszy nowy nabytek na tej serii. Następnym nabytkiem będzie prawdopodobnie na wiosnę następną, może się uda jakąś sieczkarnię założyć do bizona. Jeżeli jakoś znajdę, co nie? Która będzie pasowała. Bo bym chciał na wiosnę może zamiast rzepaku, bo rzepaku się posieje, teraz bo jest październik, bym posiał może na wiosnę soję, no, choć na jeden pomóc. Zobaczymy sobie, jak to będzie, sojka będzie rosła. Dobra, spróbujemy sobie teraz, raz przejdziemy sobie tym do góry, zobaczymy, jak to bierze. Bo i tak podejrzewam, patrząc na tę żubkę, to podejrzewam, że ją trzeba wyremontować. Spróbuję z dwójki i zobaczymy, jak to będzie brało, nie? Kurwa, dwójkę za małe, nie? No to była jedynka, teraz jest dwójka. Myślę, że w miarę jest ok, prędkość. I nawet w miarę ładnie robi ta żubka. Jeszcze. No i tak będę chciał wymienić sobie ten. Jak to się nazywa? No. Talerze na nowe. I odmalować ją. Żeby to jakoś wyglądało w miarę ok. Dobra, jedziemy. Ja zostawię gdzieś tu tą żubkę na gospodarstwie. I poczepiam przyczepy i jedziemy na ten. Jak to się nazywa? Jedziemy te ziemniaki, pozbieramy do końca. I wykopiemy. No taki był dzisiaj zamiar odcinka. W te krzaczory to mam wpierdolę pod tą, tego repetla. Tutaj on jeszcze stoi. Czy nie pewnie przesadziłem, tylko dobra. Znaczy do tyłu. Dobra, niech sobie stoi. Tutaj. Czepiamy sobie, jedziemy poczepić sobie przyczepę. Dobra. Mam szczękę potopioną. Podjadę ten, przez tę drugą wrota wyjadę, bo muszę jeszcze rzucić szuflę, prawdopodobnie bym rzucił, albo tą wiadro chyba rzucę, metalowe. Plastikowym nie będę zbierał, bo to plastikowym to ten, jak to się nazywa. Łamie się na tych ziemniakach. Dobra, mamy wiadro. Czekajcie, jeszcze otworzę tylko wrota. Dobra, ruszamy. Trójeczkę i ogień. Brrr, bo zaraz będę w tym mrowie siedział. Tędy sobie pojedziemy przez szosu. Będzie lepiej, nie? I czwóreczka. I lecimy dalej. Lewa pusta, prawa pusta. Dobra, nie mam przejść, to ja zdążę. Potem od dołu sobie postawię przyczepę z tym. Widzicie, 30 już stoi na polu. Jak mówię, to sobie wykopałem już po przyszniaki. Żeby was nie zanudzać. Kierunku nie włączyłem, świetnie. Dobra, na razie tu zostawię na tym polu. Ja to tylko pogaszę. Dojechało wiadro, dojechało, dobra. Siadam do 30. O.
dwójka. Wyrzut z tyłu, zobaczymy, czy będzie wyrzucało z tyłu. Opuszczamy, nie była opuszczona, bo kopałem, zapomniałem, że ona opuszczona była. Dobra, ruszamy. Na to drzewo jest, które zawadza. Dobra, to nic. Będzie trzeba to poprawić. Trochę sobie pokopiemy z 5 minut. I później kolejne 5 minut pozbieramy i to będzie na tyle na dzisiaj. Sobie tylko miniaturka, później strzela jeszcze na koniec. Gdzie jeździsz po pół pola, żeby zawracać kurwa to tirem? I zawracamy tirem. No to nic. Dobra. Wjeżdżamy sobie tutaj, opuszczamy. Siedem na godzinę, myślę, że taka prędkość w miarę ok. Resztę zrobię poza odcinkiem. Jeżeli chodzi o te pokoły, wykopię i powiem wam dokładnie, ile z tych dwóch polatek zbierałem ziemniaków. Dokładnie. Dobra. Mamy tutaj, opuszczamy. No taka jest brywna, to 30 to jest normalnie masakra. Jak nie idzie, to nie idzie, ale jak ruszę z kopyta, to normalnie kierownicę ciężko kręcić. Zapanować nad nią nie można. Nie, tam z tyłu ślipie się, sypią się rządki. To będzie chyba pierwszy i ostatni sezon do ziemniaków. Prawdopodobnie. Myślę, bo chciałbym zobaczyć, przejść w te. Kupić tą Annę i spróbować wsiać buraszki. I dać ci połowę, nie? Dobra, wycofamy to sobie ładnie. Wróć. Podniesiemy sobie ładnie. Znaczy jeszcze zobaczymy, ile ja na tych ziemniakach wyjdę, bo będzie lepiej na przykład na ziemniakach. Wrócę do ziemniaków, nie? Tak myślałem właśnie, że tak chciałem spróbować właśnie te... buraczka ciekłowego, co nie? Bo w moich rejonach właśnie w Polsce dużo buraczka ciekłowego ludzie sieją, co nie? Na ziemniaków tak u mnie nie widać, żeby ktoś siał. Dobra, pojedziemy tam na dół i podjadę do tym. I to się nazywa, podjadę, jakby sobie zacznę zbierać powoli te ziemniaki. Chcę nie zamudzać takie kopalnie tylko, bo też i pozbieramy trochę. No dobra, pojadę jeszcze tam do góry. Ten ostatni rząd wykopię. Proszę podnieść kopaczkę. Wrzucamy wstecznie. A my sobie cofniemy. O.
Wjeżdżamy w warządki i robimy górę. Tam na górze na poprzeczce jako zostawię i zacznę zbierać te ziemniaczki, bo już pół mamy wykopane, można powiedzieć. Tak, pół będzie wykopane. No, z pół pola będzie wykopane, jak nic. Na poboczu już sobie zostawię, niech sobie stoi. O. W tych krzakach na rok porządek, stop. Dobra, gasimy. Wysiadamy, lecimy do masy Fergusona. O. My się tam sobie podjedziemy. Tylko tutaj po tych ziemniakach, które przyjadę, nic im nie będzie, bo to ziemniaki są. Dobra. Wysiadamy. No i pierwsze wydareczko już jest. Zobaczymy, ile uda nam się z tego pola zbierać. Bo z tego to jestem w szoku, że dało tyle ziemniaków. Nie sądziłbym, że po takim mam areale da tyle ziemniorów. Jak ja to mówię, dojebało kurwi uszy. Jak fajnie na poprzeczniaku wysypało ziemniaki. Znaczy wysypało, wykopało, nie? Trzeba też pozbierać, bo to też internetowa. O, wiadro zaczyna tam się, jak zaczyna wiadro tam, to się robi źle. Dobra, za ten poprzeczny tu wyzbieramy i będę kończył na dzisiaj. Nam przebiją 12, no jak? Zamiast do kościoła iść nam przed tydzień, jaki zbieram koło kościoła, nie? Teraz będzie mnie zębony, kurwa, krzyczał do mnie. A ty krzyczał mnie. A tak jak mówiłem, mogłem wziąć jeszcze tą ofelkę, to by już ofelko lepiej poszło. Niektóre te pozbierać, kopeczki. Dobra, mamy oto całą tą. Tak, całutka jest zbierana. Dobra, wybieram 20 minuta odcinka, będę kończył na dzisiaj. Jeżeli się podobało, zostaw łapeczkę w górę i subskrypcję i komentarz. Napisz hashtag ziemniaki, a przypnę ci serduszko. Hej i czołem, i do następnego.